po 2 latach przerwy w pandemii wracamy do naszej imprezy Krew Motorem Życia. Reaktywacja. Jedziemy dalej. Park Potockich. Jak będzie wyglądała impreza? O to żeście zadbali? Jak wyglądają cała otoczka? Bo jest sporo przyjaciół, którzy wsparli Was dzisiaj. Dzięki sponsorom to wszystko się udało. Od początku, przywitanie będzie burmistrza miasta, następnie motocyklistów, potem będzie grochówka, będzie msza, będzie... Niekoniecznie w tej kolejności. Będzie przejazd przez miasto Międzyrzec Podlaski. Parada motocyklistów. Do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że dzisiaj na przykład Regionalne Centrum Krwiodawstwa, można oddać krew. W sumie to jest to hasło, prawda? Oczywiście. Naszym głównym hasłem nie tylko jest to rozpoczęcie sezonu, ale te ważniejsze to krew motorem życia. Jak wyglądały zbiórki w poprzednich latach? No, u nas zawsze jest ludzi, tak jak można zobaczyć. Międzyrzec jest chyba z jednych miast, gdzie troszeczkę więcej oddajemy tej krwi. To po takich akcjach kilkanaście, kilkadziesiąt litrów krwi jest w banku? Po prostu od 10 litrów to my zawsze wzwyż oddajemy, nie? Były lata, gdzie nawet jeden rok był, że ponad 30 litrów oddaliśmy. Także to takie małe miasteczko na kropką na tle całej Polski. Do tego atrakcje dla dzieci są dmuchańce, jest darmowy poczęstunek, będą też żywe zespoły na scenie. Oczywiście, będą 3 zespoły, wszystko jest u nas do jedzenia, wszystko za free. Konkurencje motocyklistów. Wolna jazda, głośny wydech, jazda po desce, najstarszy motocykl, i motocyklista, który najdalej przyjechał do nas. Pytanie, czego motocykliści nie lubią najbardziej? O, to już jest trudne pytanie. Nie wiem. Deszczu? Chyba to najbardziej. Deszczu i zimna. Deszczu i zimna. Dzisiaj bawicie się do późnych godzin wieczornych. To jest otwarcie sezonu. Jak wygląda w ogóle świat motocyklistów w Międzyrzecu Podlaskim? Przybywa Was, ubywa? Młodniejecie, starzejecie się, odnawiacie sprzęt, jak to jest? Więcej kobiet, więcej mężczyzn? Powiem tak, jedna generacja się starzeje, ale dużo przychodzi młodych i coraz więcej. To ja jestem po prostu zadziwiony, że po prostu coraz więcej motocyklistów. Ale i myślących, to muszę dodać, myślących motocyklistów. A jak wygląda ze sprzętem? Dziwisz się czasami tym, co widzisz? Te motocykle są coraz bardziej chromowane, coraz bardziej głośne właśnie, coraz większą mocą. Technika niestety idzie do przodu, a wygląd motocykli i koszty motocyklów to są horrendalne sumy. I na koniec, nie wspomniałeś o tym, że organizatorem wydarzenia jest Międzyrzeckie Stowarzyszenie Motocyklowe. Oczywiście, istniejemy też od 12 lat. Zawsze coś się dzieje. My zawsze mieszamy w Międzyrzecu Podlaskim, ale nawet i nie tylko. Gdzie Was można znaleźć na co dzień? Na co dzień można nas znaleźć w Parku Potockich. Mamy swoją siedzibę opisana. Soboty i niedziele są u nas drzwi otwarte dla wszystkich. Dzisiaj również na tej imprezie obecny. No i Panie Burmistrzu, jak oceniasz świat motocyklistów w Międzyrzecu Podlaskim? Czy warto, żeby się właśnie jednoczyli, organizowali, integrowali? Myślę, że mamy za krótki materiał, żeby ich zdążyć pochwalić tak, jak bym chciał. To wspaniali faceci, myślę, że z pasu, zresztą także kobiety. Również kobiety i myślę, że coraz częściej siadają na rumaki. Myślę, że to bardzo fajna inicjatywa. Po to zrobiliśmy park parę lat temu, żeby właśnie takie wydarzenia jak te dzisiejsze odbywały się w Międzyrzecu Podlaskim. Cieszymy się bardzo, że dopisała nam pogoda, bo przez tydzień było, powiedzmy sobie, tak średnio, a dzisiaj mamy piękną majową pogodę i oby tak dalej. Pan burmistrz częściej przebywa właśnie w tym obiekcie. Co tu się znajduje? To taka nasza nowatorska inicjatywa. Troszkę wykorzystaliśmy obecność motocyklistów i Stowarzyszenia Motocyklowego Międzyrzeckiego. Chcieliśmy wyjść do ludzi i doradzić im w kwestiach, w których możemy doradzić. Tak, żeby nie musieli fatygować się do urzędu. Wydaje mi się, że to jest bardziej swobodna atmosfera. Można spokojnie porozmawiać, mimo tego, że gra muzyka. Doradzamy w 3 tematach. O 2 powiem ja, o 1 powie kolega. 2 tematy to czyste powietrze. Jest kolega, który doradza ludziom, jakie są możliwości dofinansowania z tego programu, co mogą zrobić, tak żeby powietrze w naszym mieście było czystsze i bardziej przyjemne. Ale doradzamy także dzisiaj odnośnie budżetu obywatelskiego, tak żeby ta partycypacja społeczna była coraz większa i żeby ten budżet obywatelski był naprawdę obywatelski.
tak jak pan burmistrz powiedział, budżet obywatelski OZE, ale też chcemy zapytać mieszkańców o co sądzą na temat kultury w mieście, albo jakie mają pomysły. Jest do tego specjalny program, który już od miesiąca wdrażamy. Nazywa się Dom Kultury Plus, inicjatywy miejskie. Czekamy na pomysły mieszkańców, jest trochę pieniędzy do wydania i wybierzemy najfajniejsze pomysły. Ja wiem, że zawsze jest za mało koncertów, zawsze za mało teatru, ale teraz przy okazji otwarcia kina i sali widowiskowej myślę, że oferta Miejskiego Ośrodka Kultury będzie bogatsza. Jest też na ukończeniu pałac, także będzie otwarty dla mieszkańców. Będą też zajęcia standardowe, ale też jakby otworzymy się bardziej na koncerty, na spotkania filmowe, etc. Czy już coś wpadło z tych pomysłów, co zaskoczyło Was jako pracowników Kultury Międzyrzecza Podlaskim? Na razie jesteśmy na etapie zbierania informacji, bo z różnych środowisk, bo też i szkoły, byliśmy w szkołach, w przedszkolach, w WTW, w Ośrodku Osób Niepełnosprawnych, bo też jakby to środowisko też chcemy zaangażować, natomiast no, w tej chwili będziemy mieli infrastrukturę przygotowaną nie tylko do tego, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z kina czy z tego, co się dzieje na scenie, ale też będą mogły korzystać czynnie w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Taką dużą imprezą co roku jest Dzień Osób Niepełnosprawnych i wtedy to jest jedna, a chcemy jakby szerzej zaangażować te osoby z niepełnosprawnościami.